Witam serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam was na kolejny odcinek serii God of War Ragnarok. Bracie, cios tarczą! Wierzy, że chroni elfy, trzymając tę wiedzę w ukryciu. Elfy nie potrzebują ochrony przed historią. Muszą wiedzieć. Nowy rozdział czeka. O! Nie została zabita. Okej. Pogadamy? Nie? To za wszystko już. Możemy iść. Imponujące. Myślałam, że ją zabijesz. Kiedy ostatnio tu przybyliśmy po śmierci Fej, zabiłem bardzo ważnego elfa. Konsekwencje dla jego ludu były straszliwe. Nie chcę powtarzać tego samego błędu. No, elfickie sanktuarium ukończono. No ej, a te drzwi gdzie są? Te drzwi, one tu były gdzieś zaznaczone. Gdzie one są? No nie ma. Jo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Zasadniczo tak. Wystarczy na razie. Skup się. Tego nie mogę wziąć.
Dobra, tam gdzieś są drzwi. Frejo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Zasadniczo tak. Tak czy siak. Legenda o jego objawieniu była przekazywana kolejnym pokoleniom elfów. I przetrwała nawet wielki podział na światło i ciemność. Dość gadania. Przygotuj się. Co to było? Te drzwi tutaj gdzieś są. No tutaj gdzieś są te drzwi, ale nie ma ich. No dobra. Kiedy indziej. Frejo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Ale wywarł niezapomniane wrażenie. Innym razem musimy się skupić. Frejo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Ale wywarł niezapomniane wrażenie. Nie teraz. Dopiero jak tutaj wszedłem, zobaczyłem, że mam mało życia, nie? Ja cię kręcę. Dobra, muszę to zobaczyć. Okej, dobra. Zaklęcie amuletu. Cnota Alfheimu. Dobra, czy wszystko tutaj już jest zabrane? Tu jest wejście, tam jest przejście jakieś. Dobra, tu mogę iść, a tu mogę iść. Też mogę iść. Co tutaj jest? A one urosły już? Ja urosły, nie? Większe są. Tabliczka. Odznaka honoru. Tabliczka przedstawiająca podobiznę Freyra. No, podobny. Stworzona przez elfy i dla elfów, które wspierały młodego boga i jego starania o zaprowadzenie pokoju. U szczytu popularności Freyra
Takie tabliczki zdobiły zdecydowaną większość elfickich domostw. Uosobiały coś, co w małych dawkach jest nieco nieocenione. W dużych jednak potrafi być zabójcze. No dobra. Zrobiły ich więcej. Wieszały je przed domostwami w geście wsparcia dla Freyra. Chyba mamy już wszystkie. Chciałabyś je zatrzymać? Wasza decyzja. Skoro nie zabrał ich opuszczając Alfheim, to nie miałby nam za złe, gdybyśmy je sprzedali. No dobra. Tutaj jest walka, bo są te, ta szczelina jest taka poszczępiona. Ma takie końcówki ostre, to znaczy, że będzie walka. Miała łagodne, to by była nagroda, ale to nie zawsze tak jest. Nagroda będzie dopiero po ukończeniu walki. Spróbujmy to. Coś się popsuło, nie? Skliczowało się coś? No, teraz są takie łagodne, nie? Te końcówki. Będzie nagroda. Pył światów, skało, drewno. Dobrze. Okej. Ktoś się zbliża. Nie jest zadowolony. Mogę tam wejść? Nie mogę. No, dostałem. Jak z takim wielkoludem walczyć? No, całe życie mam. Ktoś się zbliża. Nie jest zadowolony. Oh! Oh! Oh!
Już! Mamy go! To u licha trzyma w takim miejscu smoka. To bardzo dobre pytanie. Żeby uwięzić smoka, to imponujące i przerażające zarazem. Tak czy owak, już po wszystkim. To są te drzwi? Czekaj, to są te drzwi? Żwirowy pełzacz. Natrafiliśmy na tego smoka lądowego na pustyni w Alfheimie za drzwiami. Dobra. Co? Jeszcze raz muszę. Za drzwiami. Spodziewałem się tam raczej skarbu albo nowego obszaru do zbadania, ale zamiast tego czekała na mnie ta bestia. Nie widziałem dotąd czegoś, niczego, co przypominałoby te niebieskie znaki na jej łbie. Można by je nie widziałem żadnych niebieskich znaków. Byłem zajęty walką. Można by je uznać za piękne, gdyby ich właściciel nie chciał zagłębić swoich kłów w moim ciele. Okej. To były te drzwi? No nie. Te drzwi są gdzieś tu. Były zaznaczone, te drzwi. Tu mamy coś? Brama. Tu były te drzwi zaznaczone. Nory. Dobra, tu byliśmy. Tu jesteśmy, dobra. Co, tutaj nie wejdziemy już? No nie. Tu jakieś drzwi były, ale te drzwi były przecież tam, z tamtej strony, tam były, gdzieś na pustyni te drzwi. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie, dobra. Okej. 82%. O. To tak, skrzynie Norn, legendarne skrzynie. Kruki Odyna. Jeszcze jeden. Nagrobki berserków. No to jest jeden tu berserk, ale kurczę. Cholera, no. I co tu jeszcze jest? Ojej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Tyle jeszcze do roboty mamy tutaj. A ten to jest. Czekaj, to jest zakazane piaski. Aha. W zakazanych piaskach mamy tylko to do kończenia. No dobra. No, Freja, idzie teraz. No, Freja, idzie teraz. Frejo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Ale wywarł niezapomniane wrażenie.
Gdybym w końcu powrócił, jako jedyny mógł uzyskać zaufanie obu stron i pomóc zaprowadzić pokój. Wystarczy. Później dokończymy. Dobra, to chyba. Chyba stąd spadamy już. Freyjo, proszę dokończ historię o swoim bracie. Odwiedził Alfheim, został tam legendą i dzięki temu wrócił, by zaprowadzić pokój? Właśnie tak. I obie strony mu zaufały. Problem w tym, że obie strony ufały tylko jemu, więc pokój mógł trwać tylko tak długo, jak długo Freyr go pilnował. Jako, że nie było widać końca wielkiej wojny, podejrzewam, że nie mógł oprzeć się perspektywie zawarcia jakiegokolwiek rozejmu. Nawet za cenę objęcia władzy. Na grobek wzywa pojeść. O! Tutaj jeszcze nie byłem w tym miejscu. Tu sobie pójdziemy najpierw. Dobrze. Okej, to tak. Nie. Skało drewno. Teraz drugi. Chyba z tej strony musiałbym go uderzyć. Ojej. No tak. Może tutaj. Nota. O. Dało się.
Jeszcze raz. O nie. No i co? No trzeba chyba dwóch użyć. Może teraz. Nie. Tak nie. Nie, to się wydaje, że trzeba dwóch użyć. Nie, co robisz? Było coś? Było. No. Widziałaś Freya? No. Ucz się, ucz. Rękojeść wykute w atak gorącym ogniu. W tak gorącym ogniu, że po ostrych... Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Nie dadzą do przeczytać. A zejść na dół nie mogę? Tam jakieś przejście jest, ale to... Jeszcze chyba nie. Może jak tego pokonam? Gnojka. Bo tu już więcej co? Nic nie ma chyba, co już? Co tam jest jeszcze? Jest coś? Chyba już nic nie ma więcej tutaj. A zobaczymy sobie. 84 już. Elegancko. Lewiatan. Sipki. O. I co mamy? Plus?
Okej. Obecny poziom. Tak. Poziom 7. Włócznia chaosu. Wybierz. Mamy tu coś. O, jest coś. Minus 5. Nie wiem, wziąć to, kurde. No to mam plus, tu mam więcej. O, tu plus 30 jest, o. Siła. No dobra. Przytrzymaj R2, by zwiększyć siłę ostatniego grzmotnięcia i wytworzyć ognisty ślad. Bierzemy wszystko. O, już nie mogę. Już nie mogę. Dobra. Wszystko, wszystko. O, Freja ma coś. Jeszcze bardziej zwiększa liczbę stworzonych mur trucizny. O, elegancko. Tutaj przywołanych zostaje więcej świetlików, co zapewnia większe pole rażenia. Podczas eksplozji świetliki tworzą łańcuch błyskawic, który razi wrogów. A tego wziąć nie mogę już. Czekaj. Nie, to jest dobre. Tu mamy coś. Tu niech będzie. O. A co tam? Będzie tutaj. Jeszcze jest coś. Mi się wydaje, że będzie ok. Tak mi się wydaje. A jeszcze coś. Tu już wszystko mam? No, wszystko. Wszyściutko. Nie wiem, czy... w następnym odcinku. Chyba w następnym odcinku, nie? Sobie go ten rozpracujemy. Ale ładnie porosły, nie? Takie malutkie były. Dobrze, moi drodzy, to co? W dzisiejszym odcinku będzie to wszystko. I w następnym odcinku zaczniemy sobie do tego berserka tutaj. Nawet nie będę próbował dzisiaj go ten jak tam poddenerwować, bo mi się na pewno nie uda to tak za pierwszym razem go. I zaczniemy sobie go
tłuc na początku następnego odcinka. Czyli możliwe, że już ten odcinek jest. Także jeżeli już ten odcinek jest, to zapraszam, nie? Zobaczcie, jak go tłukę. Albo on mnie. Ale my z Freją sobie poradzimy chyba, nie? Freja. Jasne. Dobra, moi drodzy, to w tym odcinku będzie wszystko i nie bój się, Freja. Tylko ona bojaźliwa jest. Nie? No to co? Zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli już jest, to zapraszam. Jeżeli nie, no to trzeba trochę poczekać. Być może na drugi dzień będzie. I zapraszam też na zdrapki. Na odcinek zdrapek. Najnowszy, starszy odcinek. I jak się podobał ten odcinek i jak się podobały inne odcinki z serii God of War, czy też, nie wiem, Spidermana i tam inne gry, co mam. Albo jak się podobały też zdrapki, no to też zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrypcji. Nic was to nie kosztuje, a mnie troszkę tutaj u mnie na twarzy pojawi się uśmiech, bo tutaj fajnie, że tak ten dziękujecie mi za to, że no, macie te filmiki. To co? Także na razie. Cześć wszystkim. Miłego dnia życzę. Jak to się wyłączało teraz? O, tak.